Proszę przemienić. Zgodnie z zagadnieniem, przyjechaliśmy do kontroli, tu jest moja legitymacja, proszę przemienić. Przemienię. Dziękuję. Tak, już sekundkę. Boryć się go! Znaczy to nawet na nas wniosek, bo w sumie stowarzyszenie pisało wniosek. Znaczy pani jest pełnomocnikiem z tego, co czytam pana. Stowarzyszenie. Tak, tak, aha, pana, tak, pani tak, mówi, tak, że bo jest pani pełnomocnikiem nie, państwa. Nie, no panie, bo niech tak, czyli... wie pani, także to jest, nie ma to znaczenia. Czyli pan występuje przez pełnomocnika, pani tak. Osobiście? Nie, nie, raz, no, raz. Tylko, że no, ale znaczy, no, ja mam pani jedną pełnomocnictwo, znaczy, pani, tak, pani występuje tak, odrębnie, a pan tak, występuje przez panią tak, pełnomocnik. Tak. Okej, dobrze, dziękuję uprzejmie. No, bo to nie było sensu opłat robić dla państwa, które tak, stoi w bezczynności przez tyle lat. Proszę bardzo, to do środka. Widzę ciepło, a ja kurczę zimę, a cholera. Daj się pan sobie w tą. Na to wiem, bo idzie. Tak? Przyjęliśmy tutaj zgodnie z zagadnieniem w sprawie kontroli magistrali wodociągowej o średnicy 600 mm przebiegającej przez działkę 542 przez 6 miejscowości Litena Górna. Rozumiem, że to jest działka 542 tak, tak, przez 6 miejscowości Litena Górna, tak? Tak. Zgadza się, dobrze. Tutaj mam taką mapkę z ewidencji. Teraz tak, my stoimy w ten sposób. Ta ulica to jest ta ulica, tu są państwa zabudowania i zgodnie z tym, co ja tutaj mam na tej mapce, to ten wodociąg przebiega gdzieś tutaj, prawda? Tak, tak. Dobrze. Czy on jest gdzieś widoczny? Nie, nie, nie. Nie, on tutaj przebiega. Czy ten wodociąg jest widoczny? Nie, widoczny nie jest, tylko on jest w naszym. Tak wychodzi do domu w budynku sąsiadki, że tam na rogu chodzi w budynku, tu wychodzi i idzie tu. I ona w tak idzie. Jak? No jak to auto białe stoi. Tak idzie i później tam, bo tam za tym budynkiem jest studzienka. I tam jest widoczny dopiero tam. Nie, nie protestują, bo piszą w tych pismach, że idzie do tego. Wie pan, to nie chodzi o to, bo przy innych budynkach idzie ten wodociąg przy budynkach, na przykład MED, gdzie było wielokrotnie, były rozszczelnienia gdzie wielokrotnie było, wie pan, rozszczelnienia, to dzięki Bogu jeszcze, że państwu się nic nie stało, państwu półtorakom. Dobrze i... Z kolei tak granica działki z tamtej strony budynku. Proszę można bardzo. Zobaczyć, to idź tam z panem. Zresztą do pani i pani. Bo chyba, że pani nie chce uczestniczyć w tej kontroli, no to... Rozumiem, to jest, przepraszam, dalszy ciąg tej samej działki. Tak, tak, tak. Do tego portu, tak? Ale w tym dziś parę dni się nie przy tym budynku, nie pani tutora? Tak, tak. No. Ta rura idzie tam na tym budynku na rogu, studnie kolega kopał i właśnie też trafił. No to wygląda na to, że ona tu idzie obok tego, a tu wchodzi pod ten budynek tu. Bo teraz już nie pamiętam, kiedyś tu stała, bo tu wykop robili, szukali tej rury i tu taka stała rura, no ale ja ją tyle lat i przeszkadzała mi. Ja bym pana przypomniał, dziękuję bardzo. Też wchodzi, no tak wchodzi, no i tak wychodzi jak z tym kanale. A państwo tam, to macie jakieś tutaj
nie wiem, spotkanie, zebranie? Wie pan co, bo to na wniosek stowarzyszenia było, wie pan, do ministra, dlatego, że po prostu, no państwo półtorakowie sobie nie dają radę, a konflikt jest po prostu z wodociągami, bo są wybuchy, wie pan. Nie, nie chcę rozmawiać w ogóle, no. Tyle lat pani to, ponad 40 lat. Czyli tak, z samego wodociągu nie widać, że jest wody. Tak, tak. Ile metrów pod ziemią? A ja wiem, gdzie około 2 metrów. Półtora, od czego ta studnia? A to jest studzienka, to jest kanalizacyjna studzienka. Czyli to jest poza... Ona gdzieś tu, tak, w tym... Poza obrębem, tak? Tak, tak. Do 2 metrów. Ona jest po prostu do 2 metrów. A gdzie jest tak, budynek? Przez budynek idzie. Ładnie urzędnicy popisali się. No tak, wie pan, wygląda, że ona chodzi tu pod budynkiem, pod ten budynek, pod, no i wodociąg. Tam w kanale i wychodzi, idzie żywy. W drugą stronę. No. W każdym bądź razie, czynny wodociąg. W każdym bądź razie jest sypialnie. Ten wodociąg służebność można wyjaśnić. Nie dostępny z poziomu terenu. Niewidoczny. Nie, 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 no. Bo on jest gdzieś do 2 metrów, wie pan, no trzeba by zrobić odkrywkę i dopiero by, tak, no to... No są przecież przyrządy, chyba, które... Przyrządy, przyrządy są. O to chodzi. Wodociągi mają. To można coś zmienić. Nie, nie ma tyłu. Urzędnicza zmowa milczenia. Było, tylko dzięki przypadkowi, że nie doszło, bo są wybuchy przed samym domem, przed wejściem do mieszkania. Tutaj, bo rozumiem, gdzieś państwo wskazujecie, że ten wodociąg przebiega gdzieś tędy, tak? Proszę pani, panie półtora, gdzie on tutaj dokładnie przebiega? No ja tak tylko z map znam to. Ruch kopalni. To on. Pan pozwoli, to ja pokażę, bo tu jest drzewo, wyciąłem. Drzewo, taka brzoza była wyciągnięta, a tu był rów kiedyś, to jest zakryte. I tu jak czyścili ten rów, to poprawili. Tak jest to. Bo tu mija ten budynek, idzie tam i tam krzaki takie są. I wraca i tam jest studzienka. Tam już jest widoczny. Wie pan, to w ogóle miało przychodzić tutaj, bo my mamy, wie pan, ja mam plany przestrzennego zagospodarowania, mam decyzję o lokalizacji szczegółowej. Zresztą w aktach innych, który był u państwa, jest to, że ten wodociąg miał iść tutaj, tak, tą ulicą, droga, wie pan, po prostu. W akcie notarialnym państwo mają zapisane, że to jest w planach, jest to działka budowlana bez żadnych urządzeń wodno-kanalizacyjnych. No ale proszę zobaczyć, gdzie garaż i jak on idzie tutaj, znaczy, no, na ukos. No to prawdopodobnie państwo wskazujecie na to, że on jest... Bo to w linii prostej, bo przecież to są... W momencie on jest niewidoczny. Bo wie pan, gdyby osiadł prosto, to by ten budynek załapał się. A tu robili odkrywkę, bo ja wiedziałem o tym rurociągu i powiedziałem, jak tu się zaczęli budować. Wie pan, prawdopodobnie są 3 domy z tego, co ja wiem, wie pan, nie tylko państwa półtoraku. Bo tam jest widoczne, bo tam jest studzienka, jeżeli... Państwo z rurociągu. Tam można zobaczyć jedynie. No i teraz tak. Czy ja mógłbym prosić, żeby niezainteresowani opuścili teren? Wie pan co, znaczy, ale... może ja opuszczę teren, o, w ten sposób. Może ja opuszczę teren, bo... A czy są jakieś przeciwwskazania, że nie wiem, ktoś się tu boi czegoś, czy... Jakby pan mógł wyjaśnić, bo wie pan, my się nie opieramy, tylko wyjaśnić? Że po prostu... Znaczy, ja jestem w konkretnej sprawie i chcę rozmawiać z osobami, które tą sprawą są zainteresowane, czyli ze stronami. Czyli właściciele, poprzez pełnomocnika, poprzez właściciele obiektu. Czy państwo się boją czegoś? Nie, no tak, moje takie krótkie pytanie jest, bo to znaczy, wie pan, proszę, my przez tyle lat... Nie mam na to odpowiedzi, bo to nie jest pytanie merytoryczne, także ja po prostu chcę spokojnie przeprowadzić kontrolę bez
bez nacisków osób. Ale przecież tutaj nikt nie wybiera, nie wybiera. My się po prostu o tych państwa martwimy. Do tej pory, gdyby nie stowarzyszenie, dobrze, ale tym bardziej, że to jest na nasz wniosek. Nie wiem, czy pan się zapoznał z dokumentami. Może pan się nie doczytał tego. To znaczy, nie, ja przesłałem do państwa. No tak, też się czujemy trochę pokrzywdzeni, bo za każdym razem... Jestem tutaj w konkretnej sprawie i tą konkretną sprawę chcę załatwić, zgodnie z naszym zawiadomieniem. Wie pan, ale to na nasz wniosek stowarzyszenia, wie pan co? I proszę zrozumieć, ja jestem tutaj w konkretnej sprawie i konkretną sprawę załatwiam. My też chcemy pomóc państwu załatwić. Dobrze, bym chciał spisać w takim razie protokół. No Bogusia, może poczekajmy po prostu. Pójdziemy, wiesz, po prostu. Nie, no to musisz uczestniczyć przy tym. Ja będę. Nie ma tak. No proszę do środka do mieszkania. No tak, ja muszę sobie wziąć sprzęty do spisywania protokołu. Aha, dobrze. Proszę, ja będę chciała być przy tym. A to chodź, tak. Oni poczekają. Ja poczekają. Proszę. Już sekundkę. Państwo. Krzysia ma pełnomocnictwo, więc ma prawo. No ale jeżeli nie chcę, to tak. Gdzie bym miał być? Zróbmy to na spokojnie, jak ma to pomóc państwu. Nie będzie. W każdym razie my i tak tego nie popuścimy. Mam nadzieję, że urzędy już nigdy nie będą stronnictwem. Ale będą oczywiście, jak najbardziej. Mam nadzieję, że przyjdzie. Proszę? Nie wiem. Nie spodziewaj się czegoś innego. Wyjdzie to na wyższym szczeblu. Jakby babowie wybiła woda, to wybiła tak, że 30 metrów do góry. Co, dwie tony no, pani Halenko, ja wiem, bo węgla wypuchała, warzywa, tak, no, owoce, drzewa powyrywała. No. I do dzisiejszego dnia to już jest tyle lat, że jeszcze... A u pana tu Henryka, tutaj pan opowiadał, kamienie, 3 razy miał wybuch. Tak. Także ja do dzisiejszego dnia znajduję jeszcze węgiel. Komórkę całą piękną z drzewa wyryła całkiem. I koniec. I żeby nie kanał, który przepływa koło domu, to by to wszystko było zalane. Nie wiem, do dzisiejszego dnia jeszcze wodaj. Tylko kiosku jak wybuch był, tak. To mało co ludzi przy kiosku nie zabiło, no. Bo tak, tak wszystko tam walnęło. A kioskarz się podnosił do góry. Nie wiem, jak państwo mogą spać spokojnie w ogóle, czy się da spać spokojnie. No, ale z takim zagrożeniem codziennie, co noc. Idź tym panem do tego, do mieszkania, jak ja tu będę przesłał. Nie wiem, czy ktoś nawet z komisji chciałby mieszkać na takiej rurze. Trzeba się zapytać prezesa. Na pewno. Proszę do środka. Proszę, ja nie chciałbym podejść do środka. No to gdzie pan będzie pisał? To jest jakiś może kawałek, nie wiem, kto w tym mieszka, ale sobie ustawił komputer. Ale proszę, do nie. Pani, ja bym chciała pan do protokołu dodać parę rzeczy, bo pani Lajca o fakcie widziała. Będę chciała dodać po prostu to, że ci państwo zostali przesłuchani w podobnej sprawie, jako świadkowie, nie jako strona. Nie mamy takiego stoliczka, tak malego.
Nie wiem, coś takiego. Oczywiście. A przesuń się, proszę bardzo, przesuń. Będę siedział. Nie, proszę. A jak inaczej? Nie, wiadomo. Zrealizować tą kontrolę. Ale pan sobie wybrał dzień kontroli przed świętami? Znaczy to nie ja sobie wybrałem dzień kontroli, po prostu na jakieś różne sygnały reagujemy w możliwie najszybszym terminie. Ten adres to jest 58100 Świdnica, Lutomia Górna 1B. Tak. Tak, i pani jest współwłaścicielem działki numer 542/6, arkusz mapy 3, obręb 0014, Lutomia Górna, czyli tej działki, na której się znajdujemy. I pan Delimierz Pytanak, adres jest taki sam, również współwłaściciel działki, pan działa przez pełnomocnika, tylko pełnomocnictwo. Kontroli przez wojewódzki organ nadzoru budowlanego przy udziale powiatowego. I do sygnaturgę dałam tą państwu, że naszego pisma. Do waszego państwa. Tak jest.
to jest protokół z 13 kwietnia 2015 roku, numer 3/2015/2019, odcinek Elitonie do Pieszyc, tak? Dobrze. Czyli to jest tak, protokół kontroli z dnia 13 kwietnia 2015 roku przeprowadził pan Waldemar Knoll. Tutaj uprawnienia wygodne mam wyjście? Nie. Czy ja... numer uprawnień? Proszę? Numer uprawnień potrzebny? Znaczy, może tak, chwileczkę. Kopię, no to jest kopia już w zasadzie, tak? Ale tego protokołu chciałbym załączyć do swojego. Dobrze. Okej. Okay. Czyli kopia protokołu tego załączę. No to będzie załącznik. Jakie tutaj ustalenia są? Stan techniczny studni betonowy w dobrym stanie technicznym, rozwiązywał stopni wozowe kompletne płyty podziemne całe, stan techniczny zasób świetlowiszników sprawny bez wycieków, stan techniczny zasób i rur odwadniających sprawne rury spustowe drożne, stan techniczny połączeń śrubowych kompletne, stopień składowania rur i uzbrojenia bez rdzy. Teraz tak, tenże wodociąg nie jest wyposażony w instalacje urządzenia służące ochronie środowiska. Nie. Instalacje gazowe oraz przewody kominowe to nie dotyczy, bo to jest wodociąg. Okresowe kontrole pięcioletnie. Z kontroli pięcioletniej protokół jest tutaj. Inżynieryjnej. Paragraf 5 ustęp 2.1, paragraf 7, 91, przepraszam, paragraf 13, ustęp 13, punkt 1. Teraz tak, kopię tego protokołu też będę chciał załączyć do swojego protokołu. To jest zakresowej pięcioletniej kontroli stanu technicznego magistrali wyciągowej DM Zakładu Stopniowania Wody Pogodowego w 2011-2015, podstawa prawna ochrypa, wyglądanie, informacje w górę, nazwa wody, magistrala, funkcja przesył wody, charakterystyka, tak, ustalone wnioski. Stan techniczny studni dobry, bez znaczących ubytków, płytne z wydzielnym skrętem, wlazy ostatni, wlazy kompletne, stan techniczny dobry, bez wycieków, kompletny, nowy powierzchni do otwierania. Stan techniczny zasób źródła zapewniający dobry, bez wycieków, bez prostego drożne. Nowa zasuwa źródła zapewniającym koło piskorzowa. Stan techniczny połączy śrubowe kompletnym zniszczony. Nowy na zasób zapewniający spodnie skorzowany luz. Nowy to rdzy o różnym stopniu zaawansowania bez złóż, na przykład nowa konsultacja zasuwy. Wnioski o próbę uwagi zalecenia, zgodnie znajduje się na możliwym stanie technicznym, nie dopuszczono do dalszej eksploatacji. Co roku 5-letni sporządzono w zasadzie dobrze.
ten to pokój będę chciał. Dobrze. Jeszcze sekundkę w klubie, bo jeszcze mamy sprawę budowlanego. Wodociąg jest wyposażony w instalacje elektryczne, prawdopodobnie nie. Nie. Wyposażony się nie dotyczy. I teraz tak. Czy według Pani wiedzy wystąpiły czynniki zewnętrzne oddziałujące na obiekt, czyli na ten wodociąg, związane z działaniem człowieka lub sił natury, takich jak wyładowanie atmosferyczne, wstrząsy sejsmiczne, silne wiatry, intensywne opady atmosferyczne, osuwiska ziemi, zjawisko lodowe na rzekach, jeziorach? Ja czytam z prawa budowlanego, bo taki jest obowiązek przeprowadzenia kontroli w przypadkach, jak tu wymieniam, pożar, powódź, w wyniku których nastąpiło uszkodzenie obiektu budowlanego lub bezpośrednie zagrożenie takim uszkodzeniem, mogące spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska. Nie wystąpiło, tak? Dobrze. Mogę Panią powiedzieć, bo tak. Najpierw przeczytam treść tego protokołu, więc tak. Lutemia Górna, dnia 25 marca 2015 roku. O, przepraszam, oczywiście. 16 roku. Protokół kontroli, dnia o 16 roku. I pan również. Tak, zapraszam. Pan przez pełnomocnika, także spokojnie proszę sobie siedzieć pan pełnomocnik tutaj. Ja przepraszam się teraz. W kontroli 25 do 3 Gdańska-Wielkiego przy udziale powiatowego inspektora nadzoru budowlanego w Świdnicy przeprowadził kontrolę skali spali wodnej o średnicy 600 mm przebiegającej przez działkę nr 542 przez 6 miejscowości wymiarów na 600 mm, tak? Nazwa i adres obiektu, nowi skala wodna o średnicy 600 mm przebiegająca przez działkę nr 542 przez 6 miejscowości Lutyna Górna. Właściciel, zarządca obiektu, wodociągi i kanalizacja spółka z o.o. 58200 Dzierżoniów, ulica Kilińskiego 25A. Kontrolujący Tadeusz Literała, wpłynący obowiązki zastępcy do Leśniowskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego, to ja. Przy udziale pani Barbary Rajcy, Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Świdnicy. Działając w obecności właściciela zarządcy, czyli pani Małgorzata Kowalska-Maś,
pan Bartłomiej Nęcki. Pełnomocnictwo z dnia 23 marca 2016 roku, znak, liczba dziennika, to jest przykład napisane w załączeniu. Inne osoby. Pani Stanisława Półtorak, 58 100 Świdnica, Litewna Górna, 1D, współwłaściciel działki nr 532 przez 6 arkusz map 3 odręb 0014 Litewna Górna i pani Dariusz Półtorak, adres napisany, współwłaściciel również tej działki, działający przez pełnomocnika Krystyna Łowkiel, pełnomocnictwo z dnia 24.03.2016 w załączeniu. Tak. Charakterystyka obiektu. Obiektem jest magistrala wodociągowa o średnicy DN600. Dokumentacja obiektu, protokoły kontroli stan oraz badań. Protokoły kontroli oraz badań określone w artykule 62 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku. Sprawy były wybrane. Tekst jednolity z dziennika ustaw w 2016 roku, pozycja 290. Okresowe kontrole roczne polegające na sprawdzeniu stanu technicznego elementów budynku, budowli, instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu. Oczywiście to nie mamy do czynienia z budynkiem i instalacją, tylko budowlą, ale jest to po prostu treść przepisania z prawa budowlanego, bo takie kontrole należy przeprowadzać i prawo budowlane mówi o kontrolach elementów budynku, budowli i tak dalej, i tak dalej. Także to z tego względu ten zapis tutaj się znajduje. Kontrolę przeprowadził tą roczną pan Waldemar Knoll dnia 13 kwietnia 2015 roku. Kopia protokołu załączenia. Proszę się, jeżeli Państwo nie będziemy zapoznawać, dlatego że dopiszemy uwagi swoje do protokołu. Instalacje urządzenia służące ochronie środowiska. Obiekt nie jest wyposażony w instalacje urządzenia służące ochronie środowiska. Instalacje gazowe oraz przewody kominowe nie dotyczy. Okresowe kontrole pięcioletnie polegające na sprawdzeniu stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia. Kontrolę przeprowadził 7 grudnia 2015 roku Waldemar Jarknol, uprawnienia budowlane numer ALE2/87/84 w specjalności instalacyjnej inżynieryjnej i kopia tego protokołu w załączeniu. Instalacje elektryczne, pyrochromne nie dotyczy. Bezpiecznego użytkowania obiektu w razie wystąpienia czynników zewnętrznych, wpływ czytałem już, wyładowania atmosferyczne, wstrząsy sejsmiczne, pożary, powodzi i tak dalej. Według doświadczenia właściciela leżący nie wystąpiły okoliczności, o których mowa w tym artykule. Na podstawie przedłożonych, teraz co ustalono? Na podstawie przedłożonych dokumentów, protokołów kontroli okresowych oraz oświadczenia przedstawiciela właściciela zarządcy, magistrala wodociągowa z Ród Żeliwnych na połączenia Pilichowe. Tak to jest, tak? Na podstawie przedłożonych dokumentów wodociąg znajduje się w należytym stanie technicznym i jest dopuszczony do dalszej eksploatacji. Próby bez korozji, bez zastrzeżeń, bez rdzy. Nie, tak tam było, bez korozji. To jest ten pięcioletni. Na ludzie. Jest tak, pan. Na ludzie, na ludzie, o różnym stopniu zaawansowania, bez dłuższych uczelów, tak? Dobrze? Bo według rocznego protokołu jest bez korozji. Tak, bez korozji. 60 lat bez korozji. Ciekawe jak to spać. Świetne rury ponoć. Bardzo dobrej jakości. Nie zniszczone. Czyli tak, według tego protokołu rocznego to mamy, że próby bez korozji, bez rdzy, a według pięcioletniego na rurach nawet korozji ułożył stopień zaawansowania bez zniszczenia czerów. Na podstawie oświadczenia przedstawiciela właściciela zarządu. Ciśnienie wodociągu wynosi? 10 atmosfer. No, w różnym miejscu jest różne ciśnienie, prawda? A, na tym odcinku? Trudno powiedzieć, trzeba to zmierzyć.
Dobrze. On mówi, mam tu dysponuję protokołami odbioru 10 atmosfer jest zapisane. Jak pan kontroluje to, jak pan mówi, jakie ciśnienie jest wody? To jakim pan jest administratorem, zarządcą, właścicielem, jak pan nie wie, jakie ciśnienie panuje w rurach? Na podstawie oświadczenia przedstawiciela ciśnienie w rurociągu różne na różnych odcinkach, tak? Ale to musi pan wskazać, jakie, bo różne to jest jakie? Jedna atmosfera, pół, nie wiem, no, proszę wskazać. 5-10. Wie pan, dziwny pan nie wie, jakie, proszę napisać różne i pan nie wie, jakie. Na podstawie oświadczenia ciśnienie w rurociągu różne, tak, na różnych odcinkach. Tak. Różne na różnych odcinkach. Tak, dobrze. Obiekt użytkowany zgodnie z przeznaczeniem? Zgodnie z przeznaczeniem. W trakcie kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości dotyczących stanu technicznego. Na obszarze działki numer 542/6 pociąg znajduje się pod powierzchnią terenów niewidocznych. Tak? Ale pod budynkiem proszę napisać. Ja nie wiem, gdzie on się znajduje, czy on się znajduje pod budynkiem, pod powierzchnią terenu niewidocznych. Nie wiem, czy państwo wiecie, że on się znajduje pod budynkiem, bo ja bym chciała jednak wnieść uwagi. Nie ma, tak, nie, tak, oczywiście, tak. Ale są przyrządy, że można sprawdzić, tak, bo ja nie widzę, jak... Wodociągi mają takie przyrządy, że można sprawdzić, gdzie, w którym miejscu przebiega. Niewątpliwie, natomiast w tym momencie stan został i ten stan zapisuje. Ale mam nadzieję, że pan zapisze, że tu przy oświadczeniu stron, bo wodociągi chyba nie wyjdą ze stanowiska, że go tutaj nie ma. Jak pan, panie Nęcki, jest ten wodociąg tu pod tym budynkiem, czy nie ma? Nie wiedzą doskonale, że nie. Pana inspektora, także nie mogę teraz... Wie pan, no ale no, spotkaliśmy się w jakimś celu, tak? Wie pan, nie po to, żeby sobie napisać... Czy państwo by dzisiaj chcieli składać jakieś dodatkowe wyjaśnienie uwagi do protokołu? Ja tak. Ja tutaj za państwa nie, dobrze. Nie, ja tutaj złożę. To, proszę, oczekuję. Wie pan, co, o co chodzi? Tak. No proszę, nie, ja oczekuję. Proszę sformułować na piśmie i ja je dołączę jako załącznik do protokołu. Ma pani papier, czy pani udostępnić? No nie, bo myślałam, że... Dobrze, to ja pani... Nie, wie pani, bo najprościej będzie, jeżeli pani ma... Jeżeli pani ma jakieś... To może wie pan co, to ja po prostu je dołączę w jakimś terminie, żeby to nie pisać na ręce. To znaczy nie, no w tym momencie albo pani dołącza, albo pani nie dołącza. Nie, no to dołączam. Wie pan co, no, to nawet się robi, widać problem, bo jedną stronę się przesłuchuje, wie pan co, nie wiem na jaką okoliczność, że świetny rurociąg, nie? Pięknie. A ja panu wskażę 100 miejsc, gdzie nie było po prostu. Tak, to jest... Może by nie spadł panu ten tak? Siedzę sobie tutaj na krzesło to i proszę siedzieć. Nie wiem, to... mnie przeszkadza. Ja już... Przyjemny taki kontrol, to były wciągi koniecznie wzięte do badania i widać, gdzie jest rurociąg. Wie pan, to wszystko jest celowo, żeby wie pan, żeby to gołym okiem po prostu widać. Kontrol to jest kontrol, to albo wziąć... Koparkę i odkopać i zobaczcie, rzeczywiście. Bardziej na matkach wszędzie widać. Ale mają przecież, bo tu jak robili ten, szukali wody, bo tu asfaltem przykryli drogę rurociągu, to szukali w takim czujnikiem, co sam widziałem osobiście. Nie, to ja nie przeczę, że tutaj jest, bo ciągle stwierdzę tylko to, co widzę w tym momencie. Nie, ale wiem, skoro przyjęli ten rurociąg, bo mówi, że to jest... Zresztą oni wiedzą doskonale, że jest. Bardziej my tutaj mieszkamy już prawie 40 lat. Żadne kontrole, nic, żadnych ekspertyz. Ja tylko na budynku nie widziałem, dopiero dzisiaj, z wodociągu. A wiemy od takich pewnych źródeł, że jest w fatalnym stanie ten oczywiście, bo były wybuchy niejednokrotnie. Fatalny. Ci państwo po prostu mówią nieprawdziwe rzeczy. Znaczy, co tutaj na terenie... Oczywiście, wie pan, że wszędzie. Tu niedaleko pan Pałko miał trzy wybuchy. Jesteśmy na terenie tej działki. Nie, chodzi o to właśnie, bo wie jesteśmy pan, w konkretnej nie, sprawie. Wie pan, to nie o to chodzi, bo ci państwo nie byli na tej kontroli, na tej działce. Byliście państwo na kontroli tej działki. Proszę, nie chodzi o to, że ci państwo, bo... czy państwo byliście tu, na kontroli tej działki? To byśmy nie stali na pewno. Na jakiej zasadzie odbyła się kontrola? Więc ja właśnie o to zapytałem, pan mi odpowiedział. Nie, ale to nigdy nie było też kontroli. Było, proszę pana, jakakolwiek kontrola, ale nie było żadnej też kontroli, nie?
Ale u kolegi 300 metrów stąd. No, trzy razy. I ja widziałem skutki tego. Czyli można dopisać, że pan zgłasza, że nie było tutaj... Pan nie zgłasza. No pan nie zgłasza, bo ja pytam. No przecież grzecznie pytam, czy pan zgłasza, czy pan nie zgłasza. Proszę się naprawdę nie irytować, bo nie ma powodu i nie ma potrzeby. No, na działce numer jaki tam jest? Łukasz się na szczęście, że nie było 542/6. Ja widziałem skutki właśnie takiego wybuchu. Mhm. Tak, 542/6? No to ja tak mam zapisane, państwo. Potwierdzacie to. Zgadza się, przecież jest na danie ludzi numer działki. Tylko no, trzeba byłoby to szukać, grzebać. Jest. Spodycza wzięte. No właśnie, o to chodzi, że to tyle lat nikt się nie interesuje, a to jest budynek mieszkalny, bo gdyby sama działka, to pal licho. Ale to jest dom. Mieszkalny mieszkamy, a nie mieszkalny. Mieszkamy tu. Małe dzieci. Na szczęście już nie małe. Dzięki Bogu. No pojętnie, jakie by nie były. Małe czy duże. Tak były. Ja tam na tym protokole przy podpisaniu podpiszę, że ja dołączam ten protokół, uzupełnienie do tego protokołu i tam to zapiszę, bo żeby nie zginął ten protokół, wie pan. Proszę, to są pani uwagi, może pani sobie napisać to, co tak. pani uważa, także ja to absolutnie ingerować. Znaczy ja tam na tamtym protokole przypodpiszę, tak? Że tak jak pani będzie chciała podpisywać, tak pani tak. podpisze. Przecież to jest pani działanie, pani podpis, ja to nie ingeruję absolutnie. No jak kolega jesteś postawili budynek na rurociągu. Ale to nie tylko wodociągi, ale to ze wszystkim z tymi. Turoń tak samo przekręty tam wszystko. Wie pan, tu nie było, to było gołe pole, tu nie było nic, żadnego budynku. To tak strasznie jak mi pasowało, no wie pan. Ale że gdzie indziej było naniesione. No właśnie, mówi pan, z Turony tak samo. Działki jak były, to później na skos drutami, jak im pasowało. Dopiero jak wyszło, dopiero. Dali koparkę, kopali i szukali, znaczyli w którym miejscu. Za co te pieniądze zbiorą? Ach, panie, no. Wiceprezes Turunu tu zarobił 120 tysięcy. Nie nasze, nie czytał w gazecie. Ich sprawy. Taki jest porządek i tak zresztą. Co tu mówić? Za to półtora roku nic nie robiliśmy, bo było zatrzymane. A później z prokuratury, z nadzoru budownictwa nie zagraża bezpieczeństwu, można kontynuować.
Pan się dowiedzie, że to z tego to będzie? Pilna wodę. Ja w nic nie wierzę w naszym państwie. Ale to nie pojęcia, w całej Europie. Zobacz pan, jak teraz ich tu deli. Protokołu z dnia 35. W związku z bytą kontrolą na działce 542/6 Bytomi Górne 1D przez Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z Wrocławia oświadczam, że przez wszystkie lata, od kiedy jest posadowiony dom na magistrali wodnej, nie przeprowadzono żadnych kontroli, myślnie przeglądów technicznych zgodnie z ustawą prawo budowlane, ani rocznych, ani pięcioletnich. Mówimy odnośnie tej działki. Jednocześnie przedstawiciele wodociągów i kanalizacji spółka z Odzierżoniowa poświadczyli nieprawdziwe fakty, ponieważ stan magistrali jest w stanie technicznym, co w wielu pismach spółka wykazywała. Oczywiście nie do państwa półdoraków, ale przy innych korespondencjach, na przykład do starosty powiatowego. Tak, tak. Są również duże wycieki z magistrali, powodują skażenie gleby i środowiska. Występowały awarie magistrali, na co wskazują inne osoby, na których posesjach doszło do poważnych rozszczelnień magistrali wodnej T600. Powyższe dowody zostały przedłożone do akt sprawy prowadzonej przez powiatowego w Świdnicy o znaku tutaj podam PNB 401 SG przez 13. Magistrala wodna przechodzi pod domy mieszkalnych moich mocodawców, o co inspektor reprezentujący Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego we Wrocławiu nie zapytał spółkę. Dlatego też trudno mówić o jakimkolwiek przeglądach, jak pracownicy nie wiedzą, czy wodociąg przechodzi przed budynkiem. Więc trudno stwierdzić tutaj, trudno dokonać jakiegokolwiek przeglądu technicznego pod budynkiem. Upoważnione osoby reprezentującą spółkę nie mają nawet pojęcia, na jakim ciśnieniu pracuje przedmiotowy wodociąg. Moi mocodawcy obawiają się o własne życie i swoich najbliższych, ponieważ u sąsiadów były potężne 3 awarie polegające na rozszczelnieniu przedmiotowej magistrali, doprowadzając do strat materialnych i stworzenia zagrożenia życia. Wnoszę o odkopanie przedmiotowego wodociągu celem wykazania jego przebiegu w działce i pod budynkiem, aby określić stan techniczny magistrali oraz gruntu jego uplastycznienia. I to jest mój protokół. Weź to podaj, bo ja się obawiam, że może ten nie być wpisany, ten protokół. No, przepraszam za pismo, ale... Chwila, jeszcze fotka zrobimy. Jeszcze z tyłu. Przepraszam, że gryzmoło, ale widziałam, się po prostu przygotowała. Dobrze. Ja to daję go dla pana, to też jest pana. Tak. I to przepraszam już najmocniej za... A czy państwo mieliście w ogóle pełnomocnictwo do przeprowadzenia tej kontroli? Bo ja nie widziałam tego pełnomocnictwa państwa, ale nie mówię o państwa. Pokazywałem, tak, oczywiście. Udostępnić jeszcze raz?
jakby można było, bo ja szczerze mówiąc nie wydawało mi się, że ja nie widziałam tego pełnomocnictwa. Dobrze, akurat nie wiem, czy pani... Pani musi, no ale proszę bardzo. Tak, tak. Mhm. Nie czy pan prezes dał. A z kolei... Witam Państwa do odczytania również jeszcze raz, żeby ten ostateczny kształt. Ja myślałam, że będzie miał odwagę dzisiaj przyjechać, że jak Państwo w powietrze wylecicie, to jest moja wina i będę zgłoszona na prokuraturę. To nie wiem, czy Państwo oceniacie, że to jest moja wina, czy... No, chciałam wiedzieć, jeżeli pani spać niespokojnie na zgłoszenie prezesa, no to ja już mówiłam, że powinien lecieć na tą prokuraturę. On ma to nagrane, to może da jako dowód sprawie. Kto jest? Pan reprezentuje wodociągi dzisiaj. Ten pan? Nie ma na mapie. To jest ten pan, który robił przegląd i wpisał tej działki, nie? Już się bał po prostu dać swoją parawkę. No nie. No, co? Nie pocieszyłam się pani. No to nie chcę pani. Musiałaby pani jeszcze dołożyć, tak? Oczywiście. Mówię, że wraz z tą magistralą, wiesz, wyjdą urzędnicy, zostaną wyprowadzeni. Proszę, poproszę prawa nie powstawać. Państwo prawa ciężko. No, jeżeli tym się zajmą odpowiednie władze. Protokół podpisany na parafowany na wszystkich stronach, jeszcze fajna czerwony komplet z załącznikami w postaci pełnomocnictw, dokumentów przedstawionych przez właściciela zarządcę oraz uwag pełnomocnika. Tak? To w takim razie dziękuję uprzejmie. Dziękuję bardzo. To idzie do ministra, to wszystko. Jak to jest, czy to będzie przez państwa analizowane? W tym momencie ja przyjechałem sporządzić protokół, sporządziłem i co się będzie działo dalej, to jeżeli pani jest zainteresowana, może pani się dowiedzieć. Mm-hmm. Dobrze. Dziękuję bardzo. Przepraszam. Dziękuję bardzo. Dziękuję.
Do widzenia. To służba, a w Polsce widać to władza. Dziękuję bardzo, wesoło się życzę. Do widzenia. Panie, nie do widzenia. Do widzenia. Że się to skończy wkrótce. Ja też nawet ciśnienia nie widziałam, bo ciężko mogę powiedzieć. Poczytać, przygotować się. To jest tragedia. Jak on może, jak może powiedzieć, że idzie on do wodociągu? Tak. I tam bardzo rozkurzenie. Która to była ta rajca? Ta czarna? Ta czarna, ale hatra. Tak. Dobrze powiedział.